dobry, Tomek Ruszewski, winylowo.com i Tomek Pogódko, System 24, trzecie już winylowe wydarzenie, trzecie wielkie. Dokładnie, trzecie wielkie wydarzenie winylowe. Gościmy trzeci raz w Krzywym Kominie, w Załuchu Artystów, Fabryczna 13, Zielona Góra. Humory dopisują, wydaje jak mi się. Jak najbardziej, to dopiero początek, także wszystkich zapraszamy. Moi drodzy, mamy tutaj wiele różnych atrakcji, między innymi można się zarejestrować na, jak to się nazywa? Dawcy komórek macierzystych. Dawcy komórek macierzystych. W bazie danych dawców komórek macierzystych. Możecie przyjść kupić winyl sobie pani Maria Dzikowska w swojej galerii, która już opustoszała i której otwieramy nasz sklep już niebawem. Zaprasza na darmową kawę i herbatę. Dla każdego, kto zostawi tutaj chociaż złotóweczkę, dostanie od nas kartkę, może iść do galerii sobie, wypić się pół kawy, herbatę, zjeść ciasteczko, porozmawiać z panią Marią, która spędziła w swojej galerii lat, zdaje się, 20 i opuszcza to miejsce, żeby zrobić miejsce dla nas. Z tyłu DJ Prosiwa przyjechał z Lęborka, prawie 500 km, specjalnie po to, żeby tutaj pograć. Oprócz rejestracji komórek macierzystych mamy też taki sobie piekarniczek, w którym robimy różne śmieszne rzeczy. Niszczymy winyle w tym piekarniczku. Nie, tak, winylowy dziad. Także zapraszamy was i dowiemy się pewnie już pod koniec, ocenimy jak to wyszło i na pewno będzie dobrze. Na pewno. Pozdrawiam. Cześć, cześć. To DJ Julia. Tylko tutaj, tylko teraz. Reporter specjalny. On nie umie, on umie tylko w nogę. To jest cudowny. Tak, wszyscy już są? Dawaj! Uwaga, żeby równo się zaczęło, ale przygotuj tam stopę. Jeszcze mamy pół minutki, powiedzmy. Koło. Jury. Dobra. Uwaga. I teraz mówię drugą kategorię. Drugą kategorię to jest najlepsza okładka ze zwierzaczkiem. Czas start! Daj im więcej czasu może! Cieszę! 5, 4, 3, 2, 1. Co ty tam masz? Uwaga, pokazujemy, podnosimy, jak ktoś oszukuje, to wraca pieszo do domu. A jaszczur to też zwierzę? Jaszczur? Nie wiem, jak się nazywa. Nie widzę nawet. Mówią, że człowiek to też zwierzę, także... No, to... Dobra,
Jaszczur to też zwierzę. Dobra. Chyba wygrałeś konkurencję. Chyba. Jest to dobry. Najlepsza okładka. Fokus na jaszczura. Czuję mi mowa przy ocenianiu. Co byś powiedział na temat? Nie mogę teraz, muszę pansować. Idzie. Dobra. Zapowiem trzecią konkurencję. Wiemy, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. Więc następna konkurencja to będzie taka. Pokażcie nam najładniejszą kobietę. Uwaga, start! Jedziemy, wertujemy. 10 sekund. 4. 2. 1. Start! O, tam widzę nogi, to jest zwycięzca. Są nogi, jest wygrana! A może być, mogą być różne części ciała. Ty, no ale tu jest, powiem ci, jest sztosik, nie? Tu jest. Tu jest sztosik, nie? Jeszcze pokażę drugi. To jest siostra czy ona? Ostatnia konkurencja, więc jest bardzo nerwowo. Pokażę w sprawie. Jak jest nerwowo? Olimpijskich, albo nawet coś się przekrywa. Bo na igrzyskach takich nagród nie ma. Zero. Jury nie zdradza emocji. W ogóle. Jury nie zdradza. Jury. Jeszcze raz. Mam nadzieję, powiem, że to jest moja wygrana, bo strasznie chcę mieć u siebie w sklepie pierwszą nagrodę. Ty, bo mam aż płyt. To jest sprawdźmy tam dalej. Nagroda zacna, to i poziom konkursu wysoki. Cholera, Miren ma pie, no nie, czekał chyba. Może teraz on to teraz kwestia gustu, nie? Jedni wolą blondynki, drudzy czarne. Jak widać, nie wolę rudę. To ja nie będzie to jakoś. Kogoś mi przypomina, ty kojarzę Space'a. Kojarzę Space'a. Jest werdykt od razu, czy jak to robimy? Od razu werdykt. Ja, czyli zebrało już wszystkie, tak powiem, informacje. Tomek, masz przemowę, jak wygrasz? Żmudne przeliczanie wyników. Arek już ma wszystko przeliczone, także zaraz ogłaszamy wyniki konkursu. Oddaję głos jury. Przewodniczącemu. Zwycięzca jest zdecydowany, jest tutaj faworytem okładkowego konwerwatu. Zdobył maksymalną ilość punktów i uwaga, jest to pan Michał! Brawo! Brawo! Następuje uroczyste wręczenie nagrody. To nie jest ja! To coś niesamowitego! Dlaczego to nie ja? Polski cover battle! Pierwszy mistrz polski cover battle! Pierwszy mistrz cover battle! Jedna płyt winylowych! Trzecie wielkie wydarzenie winylowe w Zielonej Górze! Ulica Fabryczna 13, zaułek artystów Krzywykowi! Coś niesamowitego, proszę państwa! Coś niesamowitego! Tworzymy historię! Tworzymy historię! Dobra, piąteczka. Młody, bansuj! Bansuj!
Jesteście na wizji. Tak jest. Ujęcie pierwsze. Ściszyć chyba trochę. Nie ma pana winyla, jest DJ Winyl. Dawaj, senior! Moi drodzy, dobiegło końca w sumie trzecie zmęczeni. Trzecie winylowe wydarzenie. No myślę, że sukces pełen. Odbyła się pierwsza oficjalna bitwa na okładki. Mistrzostwa Polski to były. Mistrzostwa Polski, tak, no. Bo nie było takiego sportu wcześniej, więc skoro wymyśliliśmy taki sport, to zrobiliśmy od razu Mistrzostwa Polski. Albo można powiedzieć, że Mistrzostwa Europy nawet. Świata. Albo świata. Mistrz świata w tej chwili dokładnie. Jest pan Michał z Poznania. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana Michała. I gratulujemy oczywiście. Tak, żeby parę osób zapisało się jako dawcy komórek macierzystych. Za to wielkie dzięki.
No myślę, że będziemy tę akcję wspierać dalej, ratować ludzkie życie, słuchać winyli i ratować ludzkie życie. Na pewno przyszłe wydarzenia winylowe będą związane właśnie z jakimiś akcjami charytatywnymi, to od dzisiaj, od tego wydarzenia będzie nierozłączny element tego typu imprez, ponieważ fajnie coś po sobie jeszcze zostawić oprócz muzyki. No, parę osób się zapisało, może to nie jakiś spektakularny efekt, ale 10-11 osób. Ale nawet jeśli jedna osoba się zapisała, to już jest coś. Nie? Potencjalnie 11, powiedzmy, uratowanych żyć. Miło. Wszyscy sprzedający bardzo zadowoleni, ja również. Zapraszamy na kolejne wielkie winylowe wydarzenia, no lutowo-marcowe. Tak, myślę, że trzeba odczekać kwartał i wtedy uderzymy też na czwarte wielkie wydarzenie winylowe, przygotujemy jeszcze więcej atrakcji. No i w końcu mamy nadzieję, że, znaczy nie mamy nadzieję, tylko że tuż przed świętami nie chcieliśmy też robić tej imprezy bitwy DJ-ów. Myślę sobie, że już na tą wiosenną będzie to zorganizowane. Także zapraszamy wszystkich chętnych DJ-ów do kontaktu z nami przez office@winylowa.com i na Facebooku. Można do nas w prywatne wiadomości pisać. No, na pewno jak chcecie się z nami skontaktować, to tych kanałów dotarcia do nas jest milion, więc to nie ma w ogóle problemu. Tak, zmęczeniem. Takie dziary robiliśmy. Moi drodzy, dzięki serdeczne, dzięki wszystkim, którzy tutaj przyszli, kupili płyty, dzięki wszystkim, którzy przyjechali się wystawić, było naprawdę super. Podziękujemy też DJ-om. DJ-om, tak, Marcin i Julka, dzięki serdeczne, naprawdę zagraliście kawał dobrej muzy. Dzięki Rafał Han też za pogranie. Wiem, że przyjechałeś prosto z gór, żeby tutaj pograć trochę funku i soulu. Było mega. Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego już od początku roku. No. Będziemy mieścić się też na Fabrycznej, tutaj całkiem niedaleko, właściwie 15 metrów od krzywego komina. Krzywego ryja. Krzywego ryja. 15 metrów. Poziom żartu, mój drodzy, w tej chwili uległ gruzę. No tak. Krzywego komina. Nawet nie można sucharem nazwać. No, także zapraszam, odwiedzajcie nasz sklep, odwiedzajcie winylowo.com, odwiedzajcie nasze profile na Facebooku, grupę winylową ogłoszenia. Winylowo TV, winylowo TV. Aha, od piątku dostępna jest już płyta, nasze pierwsze polskie wydawnictwo po powrocie z Anglii, Bruno Schulz, płyta Imperium. Na razie na CD, winyl w przygotowaniu, Cool Kids of Death już też niedługo, PM2 Collective i nasza tajna broń, czyli zespół Drogi, Adam Janicki i koledzy. Powiedz, gdzie to tłoczyliśmy. A, tłoczyliśmy w GM Records. Tak, pozdrawiamy GM Records. Pierwsza tłocznia od 89 roku w Polsce. Winylowa. Winylowa tłocznia oczywiście, bo CD-ków to tak. CD-ków też. Ale tam też będziemy robić nasze winyle. Tam będziemy robić winyle i myślę, że zwiążemy się z nimi dłuższą współpracą, bo wspieramy te nasze polskie inicjatywy. Kurczę, bardzo życzymy im, żeby to się jak najlepiej rozwijało, żeby cała Europa tłoczyła w Polsce. Żebyśmy przebili Czechów, przebili Holendrów, przebili USA, żebyśmy wszystkich przebili. No i jeszcze oczywiście zapraszamy do naszego podcastowego studia radiowego Bemol i Pan Winyl. Co dwa tygodnie audycja na monoistereo.pl. Także luzik, jest dobrze, dużo się dzieje. Jutro będziemy montować filmik z wielkiego wydarzenia winylowego, żebyście ci, którzy nie byli, żeby wiedzieli, czego mogą żałować. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie zmontowany, będziecie mogli sobie oglądać, jak to wyglądało. Przede wszystkim cover battle, jak wyglądał. Pierwsze na świecie cover battle, tak myślę, ale na pewno pierwsze w Polsce. Na pewno będziecie o nas jeszcze słyszeć trochę w mediach, także dopiero się rozkręcamy. Mamy parcie na szkło! Mamy parcie na papier, także, mamy parcie na szkło, mamy parcie na mikrofon, mamy parcie na winyla. Ludzie z telewizora, jak to możecie do nas dzwonić. Dokładnie. Bierzemy. Ludzie z komórki. No. Ludzie z komórki pójdą chętnie na szkło za 10 tysięcy papierów. Jezu. Dobra. Strzała. No, Tomek Kurzutko. Trzymajcie się i Tomek Olszewski. System 24. I winylowo.com. I winylowo.com. Hej, hej.